Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Pośle, Piotr Liro i Marzec, Konfederacja. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. O siedlcach zapewne rozmawiać nie będziemy, bo faktów mamy mało. Fakt jest faktem, że doszło dziś do okrutnego ataku. przestępstwa mm. i do ataku nożem. Najprawdopodobniej nożem, chociaż i to nie jest potwierdzone. Czekamy, rozumiem, na rozwój wydarzeń. Nie wiemy na jakim tle, na razie potencjalny już sprawca jest e... w rękach policji. Tak. Panie pośle, niewątpliwie sprawą, która jest sprawą ważną i na dziś, i na jutro, i zapewne do 8 kwietnia, to jest strajk nauczycieli. Ma pan jakiś pomysł, jak ten strajk rozładować? Nie wiem. No, ja ogólnie rzecz biorąc, nie dziwię się trochę, że ten strajk jest chyba tak jak każdy w kraju, bo. Eee, to jest tak, że jak się obiecuje ciągle wszystko i ogólnie wszędzie w mediach się mówi, że budżet ma się dobrze, to ludzie to widzą no i chcieliby podwyższyć Czyli Więc... rozumiem, że gdyby załóżmy Mateusz Morawiecki, mówił, tak, nie, no jest fatalnie, jest kiepsko, nie ma na... Myślę, że no i tutaj wyjdę też na naprzeciwko, nie, nie do końca. Pan broniarz, przypomnijmy sobie, jest poniekąd związany z SLD i nie przypominam sobie, że takie protesty były za PO. Może się z SLD związany? No bo tak, tak, poważnie. <laughs> Natomiast. Yy... Zresztą RSA to przypadkiem nie jest to ugrupowanie, które zasiliło koalicję kurczę, europejską. Ciekawe. No, ciekawe. No, przez przypadek tak... Słowomir Broniarz tak w zeszłym roku na przykład z okazji <laughs> Dnia Wolności była taka manifestacja w Warszawie, to przez przypadek przychodził stragarzami <laughs> i się załapał od razu na scenę. No właśnie, dlatego... Nikt go nie zatrzymał. Dlatego jak widzę takie rzeczy i widzę jak to jest rozgrywane po prostu to. Yy... No to trudno w ogóle o jakąś reakcję konstruktywną. Nauczyciele to są myślę, niezwykle że... mądrzy ludzie. Oni Oczywiście, odpowiadają tak. za wykształcenie naszych dzieci, Te nasze dzieci uczą. Czy myślę, że nauczyciele rzeczywiście dali się zwieść broniarzowi? Nie, myślę, że dzisiaj w Polsce każdy potrzebuje podwyżek, każda tak naprawdę grupa społeczna w ogóle dzisiaj myślę, od potrzebuje. No, to... no można też by o tym podyskutować, natomiast prawda jest taka, że dzisiaj dużo ludzi potrzebuje wyrównania płac i Gdzieś to się musi zacząć, natomiast no, dziwnie to wygląda, kiedy na kampanii na same w, w takim momencie się to pojawia. Wcześniej nie widziałem tego przy poprzednich rządach, żeby, może się mylę, ale nie widziałem pana broniarza, żeby mocno yy, yy, głośno się wypowiadał na temat podwyżek, groził strajkami. Yy. Tym bardziej, że chyba poprzednie rządy nie podniosły jakoś szczególnie płacy chyba nauczycieli. W 2012 roku była ostatnia były, podwyżka, tego, doszło pamiętam. do zamrożenia. No właśnie. Natomiast do 2012 roku o dziwo podniesiono pensje nauczycielskie o 40%. No właśnie, dlatego, Także Jeżeli stopni... podniesiono to o 40% i na dziś po podwyżce już powiedzmy 10% przez PiS, jeżeli nauczyciele zarabiają tyle, ile zarabiają, to to jest po prostu szok. To jest absurd. No właśnie, to jest pytanie właśnie, e, dlaczego poprzednie rządy w ogóle tak się tym nie interesowały, a dzisiaj przebija pan sketyna, kładzie nas tu netto. Co Przepraszam, nie, 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 brutto. Nie, nie, tysiąc trzelił. brutto. mówi, że jak tylko dojdzie do władzy, to, to od, od razu, razu daje. Tysiąc. Ciekawe, czemu przez Nie lat. <laughs> brutto. Bo wtedy stawka, stawka godzinowa wynosiła 2,50. Mhm. Za no tyle 8. ludzi na przykład w agencjach ochroniarskich pracowali. Tak, tak, tak. Tak się działo, więc tutaj jest temat rzeka, żebyśmy mogli tutaj rozmawiać z całą dobę. No to jakie jest pana panaceum w takim razie na ten protest nauczycieli? No, kurczę. Ja myślę, że to jest pytanie już od tak naprawdę wiele poprzednich rządów sobie zadawało to pytanie. To są te wielkie sprawy, po które idą ludzie do polityki i ciągle nierozwiązane od 1989 roku. Dzisiaj potrzeba, tak naprawdę, wydaje mi się. Zastanowić się na, nad tym, skąd można więcej pieniędzy pozyskać, tak naprawdę. Dużo pieniędzy ucieka mimo wszystko, wiele rzeczy dookoła jest takich, że można by przyspieszyć i zarobić trochę więcej pieniędzy. Pomijam już nawet yy, sprawę medycznej marihuany i tego, jak duży rynek to jest, i że przy pewnych regulacjach państwo mogłoby zarobić choćby nawet na te podwyżki dla nauczycieli. I to jest całkiem realne. Natomiast takich rzeczy jest bardzo dużo w państwie. Czy yy, źle, że rząd się tym nie zajmuje? Na pewno źle, że żaden rząd się tym nie zajmuje. Z drugiej strony jestem, w tej chwili obserwuję to, co się dzieje, jeżeli chodzi o podwyżki płac przez ostatnie lata, przez to, jak się, co się dzieje wokół mnie. Nie jestem żadnym entuzjastą PiS, broń boże, <laughs> nigdy nie byłem, natomiast widzę, jak wielu ludzi dookoła mnie jednak jest coraz bardziej zadowolonych zadowolony z różnych zmian, które idą. No to powinien być pan poseł zadowolony, bo Ewa Kopacz, kandydatka do Parlamentu Europejskiego, była premier, marszałek. Ta, która lubi rzucać kamieniami w dinozaury, mówi, że niczego wszystkiego, a właściwie tak, wszystkiego tego, co dało pis, w ogóle nie ruszymy. Zostawimy tak, jak jest. Schetyna próbuje wykopać jeszcze przebić i mówi tak, ci zarabiający najmniej dostaną jeszcze 500 jeszcze złotych od nas 1000 ja się... zł damy nauczycielom. Super. Plebiscyt trwa, ogólnie rzecz biorąc, yy... Tutaj po tym wszystkim, co powiedziałem, że tak w sumie dobrze i niektórzy zauważają te zmiany, osobiście niestety nie będę przyklaskiwał. Mimo wszystko jednak rządowi, nie jestem socjalistą i wiele z tych rzeczy dlatego jest też kryzys nauczycieli. Zaczęli PIS jest jednak partią socjal socjalistyczną. No no to jest bardzo w tym razie platforma obywatelska. No to to już jest dłuższy temat, ale tak jak mówię, no rozdawnictwem e, nigdzie nie dojdziemy, prawdę mówiąc. I rozdawanie tak szeroko e, rozumiany socjal nie przyniesie nic do nic dobrego Polsce, a już na pewno nie przyniesie w najdłuższej perspektywie jej pisowi, ponieważ tak jak widać wymagania rosną w miarę apetytu i tak jak naprawdę ci duża część elektoratu pis w tej chwili, która popiera pis, coraz bardziej, coraz głośniej mówi, że żąda więcej. To jest naturalna rzecz w polityce, tak jakby wiele razy się to już w historii powtarzało. Czyli rozumiem, że Lira i Marzec jest tym złym posłem, który nie oh, dawałby nic? Nie, ja oczywiście, bym, nie, jeżeli chodzi o socjalnie. Uważam, że państwo powinno, mimo że nie jestem socjalistą, uważam, że państwo oczywiście powinno zadbać za, o dzieci i ludzi starszych, to jest podstawa w ogóle i to nie ma znaczenia, to, to nawet jak jest się prawicowcem, to się to doskonale wie. Natomiast na pewno tak szerokie rozdawnictwo i to wszystko ja bym likwidował po prostu e, e, klin podatkowy. Ja bym ludziom po prostu nie zabierał. Wiem, że to jest mało. E, nie zgadnę, taka naleciałość skuki za jeszcze to nie jest, ty 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 ludziom jest nad... Ale to jest kwotę wolną od podatku jest... niech zgadnę do 30 tysięcy złotych? Ja o tym nie będę dyskutował na ile. No, jeżeli posłowie dzisiaj mają tyle, to dlaczego choćby nie? Natomiast. Proszę w takim państwa? razie nie pójść śladem czy sznytem no ja kolegi panu... z Konfederacji Marka Jakubiaka mhm. i nie wprowadzić 1%. podatku od kurzowy. Oczywiście, że tak. Jest to dobry pomysł, zawsze go popierałem. Natomiast dzisiaj mówię, że właśnie jest wiele rozwiązań, które wcale nie są rozdawnictwem, a dzisiaj nie zabieranie ludziom z kieszeni pieniędzy by pomogło. I tylko, że to jest mało marketingowo słabe. Dlatego rząd woli na przykład wziąć 700 zł, oddać 500 i powiedzieć podziękuj, niż po prostu nie zabrać tych 700 zł i nic nie mówić. Ja bym chciał rządu i przyszłości budowanej na tym, że mnie się nie zabiera że nie przez to, że zarabiam, nie jestem tym gorszym. Myślę, że każdy po prostu na siebie zarobi. My nie jesteśmy krajem żebraków. Nie potrzebujemy, żeby ktoś nam dawał jakąś jałmużnę. My wszyscy jesteśmy kreatywni i potrafimy zarabiać. Szczególnie młode pokolenie. Myślę, że to dokładnie dobitnie pokaże, więc takich rządów oczekuję, które nie rozdają teoretycznie pieniądze swoje komuś, bo rozdają, zabierają z pieniędzy podatnika i potem oddają część i mówią, że są wielcy. Ale Rozumiem, to nie, ja to nie że nie te rozwiązania usłyszał pan na ostatniej konwencji Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie, to w wszystko usłyszałem, yy, mieszkając w Polsce 48 lat, oglądając to wszystko, co się dzieje, uważam dzisiaj z perspektywy dorosłej osoby, 48-letniej ojca wielu dzieci, że dzisiaj tak naprawdę ja jestem wolnościowcem, ja jestem za tym, żeby ludziom nie zabierać i nie udawać, że im się coś daje. Powyżywał się pan kosiniak no, Nie powyżywałem się. Tak naprawdę pan Kosiniak kamysz sam, ja tak naprawdę tylko wysłuchałem To no, taki on zwykły, prosty pomysł, żeby wpisać Unię Europejską <grym> czy parę, do naszej konstytucji. No. Oczywiście no, w Unii Europejskiej już się to zdarzyło. Znaczy nie w Unii Europejskiej. No w Unii tak, Francja takie coś zrobiła, chociaż nie do końca tak, jak pan Kosiniak-Kamysz myśli. To jest jednak obwarowane pewnymi e, przepisami, tam parlament może mieć wpływ ciągły na to i sprawdzać, czy nie narusza to konstytucji, która jest istotna we Francji. Ale z drugiej strony, jak patrzę na to, że Francja już miała 16 konstytucji, to jest zagłębie konstytucyjne i dla nich konstytucja jest bardzo taka jak narzędzie. I, I przynależność mogą się do Unii Europejskiej jest też bardzo ważna dla tak, Francji. Poza tym oni też te zakładali... Byli inicjata, tak, no, no i dzisiaj pomysł na to, żeby wyjść z recesji, dać więcej pieniędzy dla yy, dla, tych, dla kadr, dla tych wszystkich rozpasałych, yy, wszystkich urzędników i więcej władzy. No świetny pomysł, przecież to nas spędziło w recesji. Artysta Piotr Leroy Marzec. Co sądzi Akta 2? To też pomysł francuski. Yy, tu jest dość ciekawy temat, ponieważ ja jako przedstawiciel świata kultury jak najbardziej jestem za tym, żeby uregulować wszystkie sprawy związane z artystami, że pieniądze nie mogą po prostu tak sobie latać. To będę tutaj stał za każdą grupą społeczną, za każdą grupą zawodową. Po prostu, tak samo jak Kowalowi, czy rzemieślnikowi, który robi albo człowiekowi właśnie rzemieślnikowi, który robi buty, należy mu się po prostu płaca za to, co robi. I nie można go okradać, bo jest to zwykłe złodziejstwo. Tak samo z artystami trzeba te sprawy wyrównać, tylko coraz bardziej mnie martwi to, że pod przykry czegoś skupia się jakąś grupę społeczną, w tym wypadku artystów, do tego, żeby przy okazji przepchnąć pełną różnych innych dziwnych rzeczy, które naruszają swobody różnych ludzi i na końcu to trochę będzie winny artysta, bo będzie się utożsamiało to z artystą, jeżeli coś się wydarzy na końcu u odbiorcy, No dobrze, wolnościowiec podchodzi do tego, że wolność w internecie może być zagrożona. Wolność w internecie już dawno temu nie istnieje praktycznie, jest kontrolowana w wielu państwach, wcale nie no ja, tylko w Chinach. Z Jakubiakiem możecie sobie co piątek tam usiąść, czy co czwartek tak, są i pewne, rozmawiać, oczywiście rozmawiać ale w tym momencie pojawi me... się plansza ocenzurowano. i do widzenia. I tak no wszystko i co? się może zdarzyć, oczywiście, dlatego należy się przy, przyglądać temu. W tej chwili to będzie procedowane w parlamencie polskim. To jest ważny moment. To, co się wydarzyło w tej chwili... W... W Parlamencie Europejskim to jest jedno. Natomiast w tej chwili implementowanie tego na, do naszego prawa w Polsce będzie dość ciekawą też sytuacją i to będzie tak naprawdę sprawdzam dla polskich parlamentarzystów, dla ludzi, którzy się znają na tym prawie. No i czy polska kultura wygra na tym to się wszystko okaże. Także to jest dość złożony proces i dzisiaj tak naprawdę trzeba się tym zająć dość dogłębnie. Natomiast tak jak mówię, jeżeli ktoś mi mówi, że dzisiaj nie ma, że wolność jest zagrożona, tak, jest zagrożona cały czas, przecież dzisiaj przesiew tej informacji, które dostajemy, kiedyś się śmiano, że Chiny tak mocno przesiewają informacje, które trafiają do końcowego odbiorcy, przecież od dawna to robi, robią największe portale internetowe. Przez dzisiaj dość głośno się o tym mówi. Ile procent z Google dostaje Kiedy się informacji? Kiedy LGBT się 3, promuje 5? na portalach społecznościowych, wszystko jest cacy. Kiedy ktoś <noise> próbuje zablokować promocję LGBT poprzez wyrażenie swojej opinii, no to wtedy ma opinię homofoba i pojawia się komunikat, że jego komentarz został usunięty ze względu na treść. Ja tak jak właśnie tu obserwuję to, co w tej chwili o czym rozmawiamy, nasuwa mi się jedna myśl. Dzisiaj internet stał się orężem w walce tak naprawdę politycznej. Dzisiaj wszystkie kluby parlamentarne, wszystkie partie, wszystkie ugrupowania wymyśliły sobie, że jest do to nowe narzędzie, które dotyczy każdego z nas, bo internet tak mocno wszedł dzisiaj w społeczeństwo, że jest. no... Dzisiaj trudno sobie wyobrazić bez niego życie, i nagle y, jest to świetne narzędzie do wykorzystywania do walki, właśnie o wpływy i o to, żeby przekonać, kto jest z kim. Więc dzisiaj, internet ciągle dostaje nowe przepisy, nowe akta, nowe sytuacje, w których mogą się ludzie, internauci odnaleźć, zadecydować. Tak naprawdę, niestety, mam wrażenie, że cały czas jesteśmy oszukiwani. Jakakolwiek informacja nie idzie, i tak jest ona siana, albo dezinformacja, albo informacja szczątkowa. Dzisiaj są głównie Równie tak naprawdę przekazywane półprawdy, a każdy wie, kto jest przynajmniej rozumnym człowiekiem, wie, że półprawdy to jest cała nieprawda. Więc po prostu to, co się dzisiaj Bo dzieje w przestrzeni... według księdza profesora Tischnera są trzy. Mhm. Tak, to też słyszałem. I ta trzecia chyba najważniejsza. No tak. Kto powinien być organizatorem święta Solidarności? <laughs> Ciekawe pytanie. To jest pytanie z tezą od razu. Znaczy, przepraszam, nic nie sugeruję. <laughs> nie, no posłucham tezy bardzo. Wiadomo. Nie, nie, no kto powinien być organizatorem święta Solidarności? No to samo się nasuwa, że oczywiście Solidarność. No, tak. no właśnie. I dlaczego prezydent Gdańska ma jakieś zastrzeżenia? Nie wiem, ostatnio po prostu wszystko jest... moment kampanii... My... Dlaczego Lech Wałęsa chce odbierać znaczek Solidarności Solidarności? Nie wiem, jak zwykle ludzie się kucą... Znowu rozdzieranie szaty, powiem jedno, na szczęście młode pokolenia, roczniki młodsze ode mnie, ale też i moje widzą to wszystko obserwują, liczę naprawdę na to, że się w tej chwili bardzo dużo zmieni, że ten duopol władzy w tej chwili się kończy, te wszystkie maski, które dzisiaj są prezentowane we wszystkich mediach, dzisiaj bez względu na to, czy one są przez filtr PIS-u, PO, czy jakiegokolwiek innego ugrupowania, dzisiaj te wszystkie maski niestety już... Opadły, albo przynajmniej wszyscy ci, którzy obserwują, co są świadomi, widzą, że to są tylko maski. Liczę na duży przewrót. Po prostu to, co się dzieje, o czym dzisiaj rozmawiamy, to, to po prostu, no. To zakrawa na tak naprawdę istne wariatstwo. Ja myślałem, że w XXI wieku, kiedy będę miał 48 lat, będę żył w wolnym kraju, w którym się szanuje drugiego człowieka i nie robi mu się budyniu z mózgu, a żyjemy w czasach, w których dalej się to wykorzystuje, kiedy tak naprawdę to wszystko, co się zaczęło po 89 roku, gdzieś utknęło dawno temu w odmentach i dzisiaj każdy robi swoją politykę, która jest związana wokół tak zwanego okrągłego stołu i Czy gdzieś w wszystkiego, takim razie patrząc idzie. na pewne listy, nie będę mówił którego mm -hmm. komitetu? Mamy powrót do przeszłości, mamy takie zatoczenie koła? Ja to mam w ogóle dzień świstaka jak każdy obywatel, chyba co chwila. To jest taki, taka sinusoida, to jest rzecz, która się powtarza tak naprawdę my co chwila. Jesteśmy w zapętlonym jakimś koszmarze, niestety od tamtego czasu, w którym co chwila, nawet jak pojawia się wątek wolności, za chwilę znika. My potrzebujemy edukacji jako naród. Jeżeli zadają mi pytanie ludzie, choćby dzisiaj ludzie z Kuki z 15, duża część ludzi przeszła struktur do nas, do konfederacji, i zadają mi to samo pytanie, co dalej, co możemy zrobić, żeby no ja to, nie dalej? powtórzyła się. Wybrać? nową ikonę, Potrzej. która jest już wybrana. Włodzimierz Cimoszewicz, Człowiekiem Wolności. Dzisiaj trzeba będzie walczyć o edukację. Jeżeli chcemy kiedykolwiek, żeby ludzie wybierali mądrze, żeby ludzie dookoła nas decydowali i świadomie decydowali, musimy ich wyedukować. Jeżeli chcemy, żeby w przyszłości ludzie mówili szczerze o wolności i wiedzieli, czym ona jest, to dzisiaj uważam, że wszystkie organizacje polityczne, te, którym zależy na wolności, powinny inwestować każdy krok w edukację młodzieży. Nie indoktrynację, ale edukację młodzieży. Żeby młodzież wiedziała, czym są wybory, czym są partie, które się znajdują w kraju, jak wyglądała prawdziwa historia. To kończę, powinna młodzież widzieć, Czym była komuna? Powinna wiedzieć, czym jest, czym jest i była komuna, bo komuna dzisiaj jest tak samo obecna i myślę, że sobie coraz bardziej zdają z tego sprawę, no bo już to wszystko przerabialiśmy. Piotr, na to jest odpowiedź konfederacja i dlatego. bardzo zapraszamy. dziękuję za to spotkanie, czas na serwis informacyjny. <noise>